Dzień dobry, 1 marca. Dziś kolejna porcja komentarzy, zapowiedzi, a może nawet ciekawostek. Ten tydzień, ostatni tydzień lutego, to był ewidentnie tydzień pod hasłem kampania wyborcza do wyborów samorządowych się rozkręca. Pewnie sami sobie to zapewniliśmy, że mieliśmy ręce pełne roboty, ponieważ ogłosiliśmy bardzo krótki nabór do takiego projektu monitorowania wykorzystywania zasobów publicznych w kampanii wyborczej. Powodzenie tego wydarzenia było niesamowite. Zgłosiło się, mimo tego krótkiego naboru, prawie 90 osób. I już jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Już widzimy, że najbardziej gorącym tematem, zarówno dla uczestników tego monitoringu, jak i w ogóle, bo w wyniku tego, że ogłosiliśmy ten nabór, zaczęły się pojawiać różne zgłoszenia, jest kwestia tej sfery informacyjnej, a przede wszystkim gazet prowadzonych przez samorządy. To jest niesamowita zmiana, bo prowadziliśmy monitoring takich gazet w 2018 roku i wtedy o tej sprawie rozmawiały wąskie kręgi ekspertów, tak to nazwijmy. Natomiast wtedy też zbadaliśmy, że tych gazet jest między 50 a 60% gmin, coś w rodzaju gazety prowadzi. To się często nazywa biuletynem informacyjnym, ale tak naprawdę zawartość tego decyduje o tym, czy to jest biuletyn informacyjny, czy to jest gazeta, ile tam jest propagandy, jaka jest jakość. A oczywiście to jest bardzo różne. I różna jest też częstotliwość wydawania od tygodniowych wydań do takich, no zazwyczaj kwartalnych, ale czasami nawet bardzo rzadkich w ciągu roku, dwa na rok, nawet był jakiś rocznik. Kluczowo jednak w tej sprawie jest to, że w tych wyborach, być może w wyniku tego, co się wydarzyło w sferze publicznej, w wyborach parlamentarnych i w ogóle co się działo w mediach publicznych, wszyscy rozumiemy, że wciskanie nam propagandy jest złe i obywatele w ogóle tego nie kupują, a w każdym razie duża część obywateli i nie są to na pewno wąskie kręgi ekspertów. I w tym tygodniu oczywiście nie tylko o tym sobie rozmawialiśmy, ale zaczęły się dziać różne rzeczy. Nasza członkini Martyna Regent, która mieszka w Łodzi, skierowała do prezydenta, która mieszka w Gdyni, bardzo przepraszam, o Łodzi za chwilę, skierowała do prezydenta Gdyni wniosek o to, żeby na łamach tego biuletynu informacyjnego dopuścił głosy innych kandydatów. No logiczne. To jest biuletyn samorządowy, który jest wydawany z pieniędzy mieszkańców. Mieszkańcy mają prawo w kampanii wyborczej poznać głosy i poglądy i to, co mają do powiedzenia wszyscy kandydaci, którzy kandydują na urząd prezydenta. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak to się rozwiąże. Ale powiedziałam o Łodzi, a tak naprawdę miałam na myśli województwo łódzkie i wójta gminy Sędziejowice, który ogłosił na Facebooku, że on w związku właśnie z nierównością sił w kampanii wyborczej po prostu biuletynów w czasie kampanii wyborczej nie wyda. Świetny zabieg PR-owy, ale oczywiście jest małe ale. Sprawdziliśmy, jak w 2018 roku odpowiedziała nam gmina Sędziejowice na wniosek o to, czy prowadzi taki biuletyn. No i wyobraźcie sobie, nie prowadziła, a przynajmniej tak odpowiedziano na nasz wniosek, który nie pytał o biuletyn, pytał o media, ale zazwyczaj dostawaliśmy wtedy odpowiedź właściwą, która była trafiona i to później widzieliśmy, bo oglądaliśmy egzemplarze tych mediów. W każdym razie też widać, że po numeracji tych biuletynów, że to jest dosyć rzadko wydawane, tych biuletynów, które są w Sędziejowicach, które są dosyć rzadko wydawane, chyba to jest kwartalnik i tych numerów jest na tyle mało, że raczej to są rzeczy z tej kadencji. Także gratulujemy, panie wójcie, ale można by tę gazetę w ogóle zlikwidować i to byłoby jeszcze lepsze rozwiązanie. Nie wydawać pieniędzy mieszkańców na nią. Wracając jednak do tej likwidacji, jest ona ważna. Zwłaszcza, że w zeszłym roku numer tej gazety wyszedł właśnie w kwietniu. Czyli jaki byłby problem teraz wykorzystać te możliwości i wydać ją pod koniec marca, w najbardziej gorącym okresie przed wyborczym, kiedy najbardziej ludzie są podatni na tą informację polityczną. Także można coś z tym zrobić. To jest wniosek, który powinniśmy z tego wszystkiego wyciągnąć i zrobić to
siłami istniejącymi, a nie zmieniając prawo. Bo kwestia zmiany prawa jest od lat podnoszona, że trzeba by zabronić tego, tylko że problem polega na tym, że czego tu zabraniać, kiedy to nie jest dozwolone, żeby samorządy prowadziły prasę. Samorządy mówią, ale to tylko biuletyny, ale o tym, czy to są tylko biuletyny, tak naprawdę decyduje treść. No i tak się kręcimy. Więc bez aktywnych, świadomych obywateli po prostu tej zmiany nie będzie i cieszy nas, że ci obywatele są, że my jesteśmy. Druga rzecz, którą chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, to jest kwestia naszych spraw sądowych. Ci, którzy znają nas dłużej, wiedzą, że my od lat takie sprawy prowadzimy. Mamy około 150 spraw rocznie, one dotyczą prawa do informacji, ale w ostatnich latach przestaliśmy chodzić do sądu. Sądy administracyjne obradowały na takich zwanych posiedzeniach niejawnych i to się zaczęło zmieniać. W tej chwili bardzo często do sądu chodzimy, właściwie to nawet bym powiedziała, ledwie zipiemy. I w zeszłym tygodniu było takich spraw aż 5. O wszystkich Wam nie opowiem, ale opowiem Wam o sprawie, która bardzo dobrze pokazuje, jakie są problemy z ustawą o dostępie do informacji publicznej, co będzie naszym następnym tematem. Otóż w maju 2020 roku minister środowiska Michał Woś na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam wypowiedział się w następujący sposób. Jest duża część osób zmamionych przez pewnych manipulatorów. Dają się wciągać w emocjonalne rozgrywki. Wiemy, że działają tam lobbyści, działa wielki biznes i stąd Ministerstwo Środowiska podjęło pracę. Powołałem grupę roboczą nad tym, żeby ujawnić finansowanie organizacji NGO. Nie tylko ekologicznych, bo przysłuży się Polsce, jeśli wszystkie organizacje będą miały przejrzystość swoich finansów. Wszyscy jesteśmy za jawnością, więc organizacje mogą pokazać, czy są finansowane ze środków zagranicznych, czy nie. Tu mały komentarz. Nigdy w tych ustawach nie chodzi o to, żeby pokazać, czy ktoś jest finansowany ze środków zagranicznych, czy nie, bo to akurat każda organizacja musi przedstawić w swoim sprawozdaniu finansowym, musi wskazać darczyńców, więc to nie jest ten problem. Zazwyczaj w tych pomysłach, tak przynajmniej było w Rosji i tak było na Węgrzech, chociaż to zablokowała Unia Europejska, to jest pomysł, żeby stworzyć podkategorie organizacji, które można bardziej sprawdzać i dać jakąś władzę państwu nad tym, żeby taką organizację mocno kontrolowały. A co do zasady, organizacje społeczne są niezależne. W każdym razie zapytaliśmy o tę grupę roboczą, no bo wszyscy jesteśmy za transparentnością, no to chyba się dowiemy, czy taka grupa robocza istnieje, co robi, kto w niej jest, nad czym ona tak naprawdę obraduje, na ile to jest fakt medialny, na ile to jest fakt faktyczny. I oto jaką dostaliśmy odpowiedź. W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 maja 2020 roku o udostępnienie informacji publicznej informuję, że z inicjatywy ministra środowiska Michała Wosia grupa ekspertów przygotowuje projekt rozwiązań prawnych dotyczących transparentności i finansowania organizacji NGO. Grupa ma charakter rotacyjny, nie wytworzyła jeszcze żadnych dokumentów. No i to był koniec odpowiedzi. Jakbyśmy tak bardzo literalnie czytali, to tak naprawdę można najbardziej uznać, że w tej odpowiedzi nie było odpowiedzi na temat składu. Bo to, że coś jest rotacyjne, nie jest odpowiedzią o składzie. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ sąd uznał, że dostaliśmy odpowiedź. Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie w tym tygodniu uznał, że przecież dostaliśmy odpowiedź. I można powiedzieć, że to jest zły wyrok sądu. Ale to jest cały system tego typu wyroków sądu, w którym sądy nie skupiają się na tym, co jest treścią tej odpowiedzi. Nie dokonują analiz. Oczywiście nie mówię, że to się dzieje zawsze. To nie jest duży kwantyfikator, to nie jest wszyscy zawsze, ale to jest dostateczny problem, żebyśmy my jako obywatele czuli, że w systemie, który istnieje w tej chwili, w systemie ochrony jawności w Polsce, w systemie, który nakazuje się władzom rozliczać przed obywatelami, są tak poważne wady, że zupełnie bezkarnie uchodzi mówienie no i Wam nie powiemy, i te referę, i co nam zrobicie, kpienie z obywateli i robienie z nas też takich ludzi, którzy czują się oszukani, ogłupiani. Dlatego my od dłuższego czasu mówimy o tym, że konieczna jest zmiana ustawy o dostępie do informacji publicznej i taką propozycję dla siebie na razie stworzyliśmy na koniec września zeszłego roku. W
W tej chwili ta propozycja ustawy jest dyskutowana wewnątrz stowarzyszenia. Naszym odkryciem jest to, że nie wystarczy ustawę napisać, że jednak trzeba bardzo krytycznie podchodzić do różnych pomysłów i zastanawiać się, czy to jest jedyne rozwiązanie na istniejące problemy, czy to rozwiązuje istniejące problemy, ale też czy jesteśmy w stanie obronić ten punkt widzenia albo tak go przedstawić, żeby ci, którzy nieuchronnie pojawią się w momencie, kiedy rozpocznie się debata publiczna albo gdyby rozpoczął się proces legislacyjny, będą próbowali, że tak powiem, wywalić te pomysły. I dlatego w tej chwili najbardziej pracujemy nad odpornością tej ustawy, tej propozycji, którą chcemy przedstawić, bo to oczywiście nie jest ustawa. Co więcej, ona prawdopodobnie nigdy nie wejdzie w proces legislacyjny, ale fakt, że my ją przedstawimy, w jakiś sposób zaburzy status quo i zmusi tych, którzy nie chcą o tym rozmawiać, którym jest dobrze w tej sytuacji, kiedy można odmawiać informacji, będą musieli się do tego jakoś ustosunkować. I teraz jeszcze może, dlaczego piszemy tę ustawę? Dlaczego nie napisze jej kto inny? Nie ma tego kogo innego i to jest główny powód. Nie widzieliśmy zainteresowania tym tematem w taki sposób, żeby to chroniło prawa nas wszystkich. I teraz jeszcze jedno zaproszenie. Zaproszenie na kurs Beznadzieja Małej Gminy. Będziemy ten nabór prowadzić od poniedziałku przyszłego tygodnia. To jest kurs, który pozwala nam przygotowywać do rządzenia. Bo na niego wyjątkowo, jak zazwyczaj szkolimy watchdogi, czyli ludzi niezależnych, nie starających się o władzę, to właśnie na ten kurs przyjmujemy różne osoby, które są po prostu zainteresowane tematem dobrego rządzenia. To jest kurs, który nie jest finansowany przez żaden projekt, bo nie ma takich projektów, które mogłyby ten nasz pomysł sfinansować. Realizujemy go po raz trzeci i to mnie prowadzi do tego, żeby przypomnieć Wam, że właśnie trwa okres, kiedy możecie nam przekazać 1,5% Waszego podatku. Z takich pieniędzy możemy właśnie sfinansować taki kurs. Będziemy mogli sfinansować debatę nad ustawą, ale możemy też sfinansować działania innych organizacji, bo tak jak zaznaczam, nikt jeden nie zrobi zmiany. My potrzebujemy zmiany społecznej. Potrzebujemy wielu ludzi, którzy rozumieją, jakie są problemy społeczne i wielu organizacji w różnych sferach działających i na różnym poziomie. I my widząc, jak ważne jest wspieranie tych, którzy dobrze działają, dzielimy się tym naszym podatkiem, który Wy nam przekazujecie i 15% przekazujemy na dotacje dla organizacji strażniczych. Na naszych stronach znajdziecie informacje o Fundacji Wolności, która w zeszłym roku dostała dotację. To jest dotacja na ich działalność. Oni są już tak dobrzy, że nie muszą nam udowadniać, że oni jakiś projekt zrealizują, bo projekty są dosyć wykrwawiające. To jest doświadczona organizacja, która ma wiedzę i wie, jak działać. I o to chodzi, żeby ona czuła, że jest do niej zaufanie, że jest wsparcie i że może się rozwijać. Będziemy Was informować o kolejnych takich organizacjach, ale zapraszam Was do przeczytania tego tekstu. I na dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Z gorącym sercem obywatelskim mam nadzieję, że naprawdę dzieje się w Polsce zmiana.